Na wszystkim. No, posiadam nasz ciąg Baldur Ditchy. Ile jeszcze postanczą? Dosłownie kilka brakuje nam tu i tam. Dobra, ale Will, co tam u ciebie słychać w świecie awansujących czarowników? Mistyczne inwokacje. Okej. Rzucanie zguby używając komórki czarownika nic nam nie daje. Uczysz się czaru jedność z cieniem. Rozpływasz się w mroku i zyskasz niewidzialność, dopóki pozostajesz bez ruchu. Fałszywe życie jako czar poziomu pierwszego bez używania. Fałszywe życie przyznaje twojej postaci tymczasowe punkty wytrzymałości 7. Czasami może się przydać. To by się teraz bardzo przydało. Biegłość, umiejętności oszustwa i perswazji, nie potrzebujemy tego. Klątwa, spowolnienie, polimorfia, zamęt. Zatrzymujesz następujące czary: promień zatrucia, barwna kula i cisza. Raz na długi odpoczynek możesz rzucić każdy z nich bez używania komórek czaru. To na razie bardziej by się przydało. Wybierz czary. O, czwartego poziomu. Co my tu mamy? Ściana ognia. Tarcza ognia. Spowiesz się płomieniami, które rzucają światło w promieniu 3 metrów, zapewniają ci odporność na wrażenie od ognia lub zimna oraz pozwalają na odwet za taki wręcz. Okej, to brzmi fajnie. Drzwi przez wymiary. Też brzmi fajnie. Teleportuj siebie jednego sojusznika w pobliżu do miejsca, które widzisz. Plaga. Wypędzenie. Tymczasowo wypędź cel do innej sfery egzystencji. Na 2 tury. Tarcza ognia. Brzmi jak coś, co powinno z nami dobrze działać. Coś chcemy usuwać. Dobra. Tak, musimy udać się do obozu. Gale, odzyskaj sobie komórkę trzeciego poziomu. Still breathing, despite everything. Serduszko niestety nie będzie miała czaru w najbliższym czasie. Ale cóż, może przeżyjemy bez tego. Have to keep going. Coś więcej jeszcze macie do powiedzenia? If Bowman says I'll be all right, I'll be all right. I wish it was different. I wish Mom and Pops was here. To boli, wiem o tym. A może nie? Jesteś taka silna, byliby z ciebie naprawdę dumni. I don't feel so strong. Or anything, really. Just tired. Domyślam się. Dobra, druidzie. Co z naszym dzieciakiem obozowym? The druid Halsin spoke to me while I was sleeping. He spoke of you. Said that you fought shadow and spite to restore me. 100 years of sickness almost ended. I feel every root that riddles the earth beginning to unfold. But there is one anchor, still holding the shadows in place. The soul that brought it into being, for the land to heal.
Catherick Thorne must die. Pracujemy nad tym. Ale domyślałem się, że prędzej czy później anulowanie tej klątwy będzie związane z ubiciem kolejnego absolutowca. Thaniel rests well. He's healing very rapidly, now that Oliver has returned to him. Cieszę się, że mogłem pomóc. Co dokładnie się przytrafiło Oliwierowi? Czy Daniel go wchłonął? No more than my right hand can absorb my left. Oliver is helping Thaniel to recover. They both lie dormant, like trees awaiting spring. Once the curse is lifted, they can stand as one or as a pair. Whatever they wish, I hope they will remain as a pair. It will be good for them both to have a friend once I'm gone. Still, I would like to return here someday. See Thaniel and Oliver again. In my meditations, or perhaps in person, if the Oak Father wills it. I hope he does. Cieszę się, że mogłem pomóc. I knew I could put my faith in you. If only we had met sooner. Chodź ze mną, potrzebuję cię u mojego boku. Seems your ranks are quite packed. If some space frees up. Dobra. Coś jeszcze mam w sumie do pytania? I swear, I can already feel a change in the air. Like the curse itself knows its time is short. Co znowu, w końcu masz co chciałeś? I have. But perhaps there is more that I want. Anyway, once the curse is lifted, nature can take its course without me. I belong at your side. To coś jeszcze, czego chcesz. Co to takiego? Not what. Who. But all in due course. Dobra. Okazuje się, że Harsin nie będzie też tymczasowym towarzyszem, ale zostanie z nami na dłuższy okres. Dobra. Teoretycznie moglibyśmy pchnąć dalej bez odpoczynku, ale w sumie mam tyle zestawów, tyle zapasów obozowych, że... Chociaż tutaj mam 5 do charyzmy, 5 do mądrości, plus 5 do inteligencji, ale to w sumie niewiele nam daje, jeżeli czarów nie mamy. W sumie tylko ty nie masz czarów. Dobra. Spróbujemy jeszcze bez tego. Dobra. Szkoda, że nie mogę zmienić mapy. Szkoda, że tutaj nie ma jakiegoś posegregowania po mapie. Tylko cała lista wszystkich w całej grze punktów. Cienione pole bitwy. Dobra. Wrócimy tutaj od zwiedzania. Myślę, czy czegoś nie pominęliśmy, kiedy byliśmy tutaj wcześniej. Skrzynka. Siekiera taty. Jest cokolwiek warte? Nie. Pierścień mentalnej blokady. Gdy wróg wykona nieudany rzut obronny przeciwko twojemu czarowi lub akcji, otrzymuje mentalne osłabienie. Minus 1 do rzutów obronnych na mądrość, inteligencję i charyzmę we wszystkich pozostałych turach. Brzmi ciekawie. Kael, masz jeszcze miejsce na pierścionki? To się przydaje. Światło mniej się przydaje.
Weź to zamiast światła. Światło tylko na przedmioty można rzucać. Przydałoby się, gdybyśmy mogli wroga oświecić. Ale na przedmioty to średnio przydatne. Dobra. I to wszystko. Zbadajmy tutaj w takim razie. Tutaj na dobrym kierunku idę. Dobrym. Tęsknota do księżyca. Tak wiele się zmieniło w naszym miasteczku. Kiedyś księżyc świecił tu jasnym blaskiem. Stawialiśmy wówczas wszyscy w jego promieniach z obnażonymi ramionami. Teraz panuje ciemność, bla bla bla. Tak właśnie, to wygląda jak lokacja do kopania. Pieniążki. Dobra, a co tutaj mamy? Wychódkę? Halo? Jesteś w środku? Nie? Po prostu ktoś tak w środku niczego zbudował latrynę. Dobra. Mogę poznać historię tej latryny. A co tutaj mamy? Czy to jest przejście do... wzgórz? Looks like the Dryder's caravan came from here. They won't be herding any more prisoners from here. Dryadrów. Cokolwiek by się nie nazywali. Mroczni krasnoludowie. Tutaj mamy nic. Nic. Dotrzyj do wrót Paldura. Stara mapa sporządzona przez druidów pokazuje kryte ścieżki, którymi można dostać się ze szmaragdowej enklawy. Jako cel podróży znaczone są wrota Baldura. Do mapy dołączona jest też notatka. Weź tylko tyle, ile zdoła cię unieść. Dobra, to już chyba gdzieś widzieliśmy. Czy tutaj jest jakieś przejście? Jest. Naprawdę dziwna lokacja. This beast didn't go down without a fight. Wygląda jakby za chwilę miało wstać. Nic ciekawego? O, zapasy. Dziennik uchodźcy. Dziennik diabelstwa opisujący wydrunkę z El Trulu do szmaragdowej enklawy, a następnie drogę do wrót Baldura. Po prostu wziął i umarł. Nagle zaczął się dusić i padł na ziemię. Próbowaliśmy sami ciągnąć wózek, ale W przewracając się roztrzaskał w drzazgi jedno z kół. Pozostali chcą wziąć tyle, ile zdołają unieść i iść dalej. Ale w tym miejscu coś jest nie w porządku, czuję dreszcz na plecach, jakby coś obserwowało nas z cienia. Wszyscy są małomówni, ale wiedzą, że czują to samo. Eligis. Flesh met horn and flesh lost. Hmm.
Okej, okay, czyli wół ją zabił. Okej, okay, coś tu się nie zgadza w... Pamiętniku napisała, że wół spadł, znaczy sam padł, a potem ją zabił. Czyli może udusił się, padł i potem powstał z martwych i ten, i ją jako nieumarły zabił? Możliwe. With a flick of the wrist. Cyk. Górska przełęcz. Co, zajrzyjmy do niej. Czas do nowego regionu. Czy chcesz wyruszyć w drogę? Tak. Moving ahead. Sztor jutrzynki. Beware of the shadows. Tam. To jest lokacja, którą też prędzej czy później chciałem zwiedzić. Na pewno możemy znaleźć tutaj jakieś przygody, które pominęliśmy idąc przez podmrok. Co my tu mamy? Jest też śmierci. Ghast. O, moment. To ma wiele użyć. Chodzi o to, że działa chyba do następnego długiego odpoczynku. Spróbujmy to rzucić. Super. Będą próbowali przechodzić, to na pewno się to przyda. Dobra, póki co nic więcej nie potrzebujemy. Ciekawe, jak wiele z nich się tutaj opląta. A on jest niewrażliwy. A ten spryciarz przeszedł naokoło. Dobra. On the victor's path. Unleash me. Na guli nie będę wydawał nic specjalnego. Dobra. Will? Może cofnijmy się trochę. Nie będą musieli zmarnować dodatkową turę, żeby do nas dotrzeć, to tylko lepiej. Dobra. Na razie nic więcej nie potrzebujemy. Czas ze światów. Dobra, musimy zejść z linii wzroku. Żeby to się nie powtórzyło. Dobra. Pośpiewajmy. Powiedzmy, że ustawię się gdzieś tutaj. Zobaczę, jak oni daleko będą w stanie dojść. Okej. Okay. Tamci z przodu zablokowali go. Ci z tyłu nie mogą przejść, to super.
Dobra. Tak, Mogok zauważył, że tutaj jest ta konwengracja żaru. Ale ciekawe, że już zaraz po otrzymaniu od razu zadaje obrażenia. Wrak z twoją odpornością na ogień. Masz odporność na ogień. Masz odporność na moc. Na wszystko masz odporność. Może jak ściągniemy ci tą... nekrotyczną zasłonę, to może lepiej będzie. No spróbuj, święty płomień. Will. Daj mu ognia. Dobra. Zejdź z inni strzał tamtym gościom. Żyjmy konwengracji. I szczel mu pociskiem. Dobra, czy straciłeś teraz odporności? Tak. Więc kolejne punkty obrażeń już trochę lepiej będą w ciebie wchodzić. Dobra. Użyj ognistą tarczę, czemu nie? Możemy też tarczę zimna zrobić, jako czar. W sumie to jest to samo, nie zauważyłem. Dobra. Masz dobrą KP 16. Mamy chyba dużo olejów precyzji. Więc użyjmy jednego. Oni spróbują podejść zbyt blisko. Możemy zawsze kolejnego plątania kolejne plątanie zrobić. Dobra. Olej precyzji. Szczel w niego. Dobra. Podniósł nieumarłego. Ciekawe, czy jeżeli kiedy. Jeżeli jego ubijemy, to czy nieumarły również zginie? Will. Ognia. Okej. Nie okej. On powinien nie żyć. Dobra. Ale się nasprintowałeś. Spróbujmy go ubić i zobaczmy. Chociaż tego pana przydałoby się oplątać też. Cóż, ubijmy jego. Na razie bardziej nam zagraża. Okej, gość nadal zostaje. Jest ważna uwaga. Dobra, coś z nim zrobimy. Do następnej tury. Dobra, dobrze, że nie wrzuciłem drugiego plątania, bo tamtych nadal pilnujemy. Kurczę, wkurza mnie ta konwegracja. Zadaje obrażenia, a niewiele nam daje. Dobra, szczel mu. Możesz odejść. Teraz strzel w niego.
mortal favors the fearless. Dobra, ognia. Tak nie zauważyłem. Gale? Trzeciego poziomu może nie, ale drugiego poziomu właduj w niego. Dobra. Dobra, płoń dalej, Gale. On the victor's path. A wy poblokujcie ich tutaj. Dobra. Z tym gastem jeszcze trzeba będzie uważać. Ten gór się rusza następnym. Dobra, chcemy ci zasadzić trzask. Czemu by nie? Mamy sporo czarów. Akurat mu zostało trochę. Dobra, trudno. Nie reaguj, gość tak za chwilę zginie. O, już sam zginął. Dobra, widzę, że dużo wysiłku zajęło ci przejście przez te pnącza. Byłoby na pewno bardzo smutno, gdyby ktoś cię z powrotem przerzucił. Aha. Talk to me. Dobra, nawalajmy do nich. Forever dauntless, the lance board is set. Our flank. Mam nadzieję, że masz linię strzału do niego. Utrudnienie, ale masz. Okej. Okay. To oznacza, że pewnie dostaniesz znowu obrażenia. Bo nie udało ci się zadać obrażeń od ognia. Nie podoba mi się ten żar. Więcej problemów z nim niż zysków. Dobra, spróbujmy go jeszcze raz oplątać. Bo nic nam nie dało. Od razu się podpaliły, bo on płonie. I to nic nam nie dało. Poza tym, że mamy płonący ten. Dobra. Możesz teraz dotrafić niego. Dobra. Procent. Spróbujmy. Dobra. A niech go ciachnijmy po prostu. Może jeszcze tutaj go ciachnąć. Ekstra? Dobra. Ten gast nie żyje? Tak, już tylko ten ghoul został.
This is my time. Dobra. Nabijmy go. Dobra. Co nam to dawało? To jest więcej z tym problemów niż zysków. Mieliśmy chyba jakieś inne rękawice dla ciebie. Nie wiem, jakoś później przejrzę ekwipunek i zobaczę. Co to właściwie mamy? Sprawa półpłytowa. Miecz dwuręczny. Nic ciekawego. Dobra, przynajmniej awansowaliśmy o poziom. To jedziemy. Skanoczar, mamy czwartego poziomu. Zamęt. Zamrocz grupę istot, skłaniając je do przypadkowych ataków i krążenia po okolicy bez celu, a także wywołując u nich utępienie. Powodujące pomijanie tur. To jest super. Jeżeli przeżywać wymiary, swoboda ruchu. Wprowadź sojusznika z ogłuszenia. Trudny teren nie może go jeszcze spowolnić. Jest również niewrażliwy na magiczny paraliż. To jest też bardzo fajny czar. Większa niewidzialność. Niewidzialność, tylko że utrzymuje się nawet jeżeli zaatakujemy. Polimorfia. Przekształci istotę w nieszkodliwą owcę. Ciekawe, że polimorfia też powinna dawać, że możemy siebie przemienić. Chociaż to powinno być chyba polimorfia siebie. Zazwyczaj wtedy chcemy się przemienić w coś bardziej szkodliwego. Ale dobra. Weźmy zamęt. Czy w takim razie będziemy dalej potrzebować strachu? Serduszko ma strach, jakbyśmy potrzebowali. Weźmy swobodę ruchu. Od razu przechodzi do następnego awansu. Dobra. Czary domeny oszustwa. Polimorfia. Oraz drzwi przez wymiary. Na pewno się przydadzą. Dostaliśmy tak. Wypędzenie. Osłona przed śmiercią. Ochroń przed postać przed śmiercią. Przy pierwszym trafieniu, które zredukowało punkty wytrzymałości postaci do zero, zachowuje ona przytomność i jeden punkt wytrzymałości. Fajnie, tylko to mamy darmowy przedmiot, co nam to robi. Swoboda ruchu, okej. Okay. Strażnik wiary. Przywołaj boskiego strażnika, który zaatakuje przeciwników w pobliżu. Za każdym razem, gdy strażnik zada obrażenia, traci analogiczną liczbę punktów wytrzymałości. Ciekawe. Skano dwa czary. Tylko tak, Gale. Mamy kilka już czarów czwartego poziomu, więc tak, mamy burzę lodu, mamy plagę i tarczę ognia. Więc tych trzech nie chcemy się uczyć. Ścianę ognia. Stwórz szalejącą ścianę ognia, która parzy każdego, kto ośmieli się stanąć zbyt blisko. Kamienna skóra. Ciało istoty staje się twarde jak kamień. Odnosi tylko połowę obrażeń. Od niemagicznych obrażeń kłutych, obuwochowych lub ciętych. To jest bardzo klasyczny i przydatny czar. Widmowy zabójca. Nienaruszalna strefa Otiluka. To również dosyć znany czar. Otocz cel kulą magicznej mocy, zmniejszając jego szybkość ruchu o połowę, uniemożliwiając mu zarówno odnoszenie, jak i zadawanie obrażeń. To jest bardzo fajny. Czarne macki Edwarda. Z ziemi wyrastają macki, zmieniając okolice w trudny teren oraz atakując i dusząc istoty w zasięgu. Przywołanie mniejszego żywiołaka. Przywołaj pomniejszego żywiołaka, który będzie walczył u twojego boku. W
Również brzmi fajnie. Ściany ognia, czy to potrzebujemy? Mamy kulę ognia, którą możemy podnieść na czwarty poziom i też będzie zadawała dobre obrażenia. Tak, weźmiemy kamienną skórę i coś przydatnego. Przywołanie żywiołaka. To brzmi fajnie. Dodatkowe postacie na polu walki często się przydają. Tak, księga czarów. Nauczmy cię przy okazji wszystko, co mamy. Mamy dużo niewykorzystanych czarów. Dajmy tobie też swobodę ruchu. Chyba na poprzednim poziomie nie zaglądałem do księgi czarów, może dlatego. A może dostali aż tyle nowych czarów. Lecz wszystkich sojuszników w polu widzenia. To też brzmi fajnie. Dobra, co do ciebie? Weź kamienną skórę. Czy to przywołanie? Coś jeszcze? Zdawało się, że mamy u ciebie przyspieszenie. Chcę wziąć śmierdzącą chmurę. Burzę lodu weźmiemy, jeżeli będzie potrzeba. Jeżeli coś będzie wrażliwego na lód. Rzut na kondycję. Zastanawiam się, czy rzuty na kondycję są popularne. Zobaczmy. Nie będziemy używać, to ją wyrzucimy. All's well that ends. Well, not as bad as it could have. Dobra, wiecie co? Myślę, że to zostaniemy. Zbadamy całą tą okolicę, co tu się znajduje. No to jest jedna z lokacji, którą pominęliśmy. Zanim wrócimy do Krainy Cienia, zobaczymy, co pominęliśmy, czy czasem nie znajdziemy tutaj czegoś ciekawego. Mieliśmy na przykład zadanie z tą szkołą Gitianki, żeby to znaleźć. Zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.